Witam Was na moim kanale. Ja jestem Iraz, a w tym materiale usłyszycie 15 przykazań integracji dla Polaka w Holandii. Zachęcam do oglądania moich innych materiałów, do subskrybowania, co byś był na bieżąco. Zostaw lajka dla zasięgu, a tymczasem lecimy. Przykazań integracji Polaka w Holandii. Ucz się języka holenderskiego. Język jest Ci tak samo potrzebny jak oczy, ręce i nogi. Możliwość komunikowania się z otaczającym Cię światem określać będzie Twoją pozycję w tym świecie. Naucz się co najmniej podstawowych słów i zwrotów używanych w miejscach publicznych, praca, sklep itp. Holendrzy będą doceniali Twoją chęć używania holenderskiego, po czym zawsze możesz przejść na angielski. Jesteś w planie zostać w Holandii dłużej lub na zawsze? Próbuj jak najszybciej zacząć brać lekcje języka. Im szybciej, tym lepiej. Nie upijaj się publicznie. Zdecydowanie najczęstszym punktem irytacji Holendrów wobec Polaków jest publiczne pijaństwo i incydenty z tym związane. Bądź świadom, że będą bardziej zwracać uwagę na Twoją konsumpcję alkoholu. Holendrzy nie piją mniej niż Polacy, ale nie robią tego tak publicznie. Holendrzy wypracowali sobie metodę wybierania jednej osoby z towarzystwa, zwanej umownie Bob, która na imprezie nie pije i odwozi resztę pijanego towarzystwa bezpiecznie do domu. Współżyj z Holendrami. Kontakt i komunikacja. To jest może najtrudniejsze, ale utrzymaj kontakty z Holendrami. Nie zamykaj się tylko w polskim środowisku. Najwięcej nieporozumień wynika z wzajemnego niezrozumienia. Bądź uprzejmy, ale nie uniżony. My mamy nieco inne normy obycia i formy grzecznościowe niż Holendrzy. Co prawda, Holendrzy w naszym odczuciu są często aroganccy i nietaktowni, ale z drugiej strony używają w pracy, sklepie, na ulicy znacznie częściej takich słów jak dzień dobry, proszę, dziękuję i do widzenia. Pozdrowienia przechodnia na ulicy, w windzie, w parku, na spacerze lub w lesie jest normalne. Kiedy i jak używać różnych form powitalnych i pożegnalnych jest zależne od osoby i sytuacji. Tu jest za mało miejsca na rozszerzenie tego tematu. Poznaj ich powitania i pożegnania. Formy obycia są trudne do opisania w skrócie, bo dużo zależy od wieku osoby, jej statusu, stopnia zażyłości i częstotliwości spotkań. Generalnie przy powitaniu Holendrzy podają sobie ręce, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale tylko wtedy, gdy nie widzą się dłuższy czas. Kolegom w pracy nie podaje się codziennie rąk. Wystarczy powiedzieć Good morning. Mężczyźni nie całują się nigdy, za to mężczyzna może pocałować dobrą znajomą 3 razy, w policzek, przy przywitaniu i pożegnaniu, ale też nie gdy widzują się codziennie. Wówczas wystarczy powiedzieć Good morning, halo, hoi, w zależności od stopnia zażyłości. Kobiet nie całuje się w ręce. Podaje się ręce lekarzowi lub dyrektorowi, wchodząc do jego gabinetu, ale nie podaje się sąsiadowi i spotkanemu na ulicy. To samo tyczy się pożegnań. Bądź punktualny i licz się ze słowem. Holendrzy powiadają afspraak is afspraak, czyli umówione jest umówione. Trzymają się słowa. Ustna umowa ma wartość umowy pisemnej. Umówienie się z kimś na czas, miejsce, pracę jest dotrzymywane. Przez niedotrzymanie obietnicy i wymówki tracisz zaufane. Prawda popłaca. Bądź szarmanckim Polakiem. Nasza elegancja w obejściu z kobietami jest Holendrom nieznana. Oni nie mają taktu. Holenderska kobieta będzie zawsze mile zaskoczona i zauroczona, choć nie zawsze to pokaże. Naszym okazywaniem szacunku, otwierając przed nią drzwi, podstawiając krzesło, podając wpierw kobietom poczęstunek i tym podobne.
jedynie całowanie kobiet w rękę jest niewskazane, zbyt obce w tym kraju. Poznaj ich pory jedzenia i picia. Holendrzy prowadzą regularny tryb życia i na wszystko jest właściwa pora, a szczególnie na picie kawy. Przed południem jest to czas picia kawy Coffee Tide około godziny 10-11. Około godziny 13 jest pora na lunch, czyli kanapki i herbaty. Wieczorem od godziny 17 nawet do godziny 19 jest pora obiadu. W tym czasie zdecydowanie nie składa się wizyt. Po obiedzie obowiązkowo jest deser i kawa. Napojów alkoholowych nie pije się przed godziną 16, wyjątkowo wcześniej w weekendy. Jeździ na rowerze. Przekonaj się, że poruszając się na rowerze po mieście dotrzesz wszędzie szybciej, łatwiej, taniej i zdrowo. Jednocześnie, jeżdżąc na rowerze, dajesz sygnał swemu holenderskiemu otoczeniowi, że jesteś otwarty na ich zwyczaje. Holendrzy widzą, że Turcy i Marokańczycy nie jeżdżą na rowerach. Jeździ na żółtych blachach. Jeżeli mieszkasz już rok w Holandii, przerejestruj samochód na holenderskie żółte tablice. Twoje holenderskie otoczenie doceni twoją chęć pozostania w tym kraju i funkcjonowania w holenderskim społeczeństwie. Te kilkaset euro większych kosztów jest warte poczucia pełnoprawnego obywatela tego kraju. Korzystaj z holenderskich mediów, szczególnie oglądaj holenderską telewizję, najchętniej nieskomplikowane holenderskie seriale telewizyjne. W nauce języka dobrze pomaga oglądanie holenderskojęzycznych programów dla dzieci, gdzie język jest prosty i wymowa wyraźna. Oglądaj holenderskie wiadomości i czytaj gazety. Wykorzystuj swoje hobby. Gdy nie znasz języka, trudno się zintegrować, ale język jest uniwersalny. Język sportu, muzyki i innych hobby. Chodzisz na mecze, zapisz się do klubu. Grasz na instrumencie, zapisz się do zespołu. W Holandii istnieje krocie stowarzyszeń wszystkich hobby i zainteresowań. To jest też dobry sposób, aby się zaznajomić z ludźmi i z krajem. Utrzymuj porządek przed domem. Z ankiety przeprowadzonej w Holandii wynika, że największym źródłem irytacji Holendrów są chwasty w ogródku u sąsiada. Staraj się więc utrzymywać swój ogródek, chodnik, przestrzeń przed domem w porządku. Nie składaj niezapowiedzianych wizyt. Wizytę, nawet tą krótką, zapowiedz uprzednio telefonicznie. Nie przychodź też z wizytą w porze obiadowej, to jest w godzinach 17-19. Najlepszą porą wizyt jest godzina 20. Wchodząc do domu, nie zdejmów butów. Powszechny w Polsce zwyczaj zdejmowania butów w przedpokoju jest tu nieznany i wywołuje zdziwienie. Pierz własne brudy w swoim domu. Holendrzy powiadają podobnie, brudnego prania nie wywieszają na dworze, przez co mają na myśli, że negatywne rzeczy zatrzymują dla siebie i nie porozpowiadają wśród znajomych. My jesteśmy często niepotrzebni wylewni, a szczególnie po alkoholu. I nie przysparzamy sobie tym chwały. Nie bądź tak otwartym i szczerym w sprawach osobistych, rodzinnych, finansowych.